Siemano moi drodzy, dzisiaj będzie odcinek o paznokciach. Wiem, nikt się tego nie spodziewał, ale pomyślałam, że w końcu minęło ile miesięcy, czekajcie, od marca, marzec praktycznie cały, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, no to 7 miesięcy minęło, to myślę, że już mogę w końcu wam coś powiedzieć o moim patencie na hybrydowe paznokcie. Ja w ogóle tak, to jest hit, nie? To jest hit, uwaga. Kupiłam sobie chlebak i w tym chlebaku metalowym trzymam wszystkie te rzeczy do paznokci. Nie ma ich wcale tak dużo, ale tak, zmieściły się w nim i dobrze wyglądają z boku w salonie, na takim stoku, więc w tym to trzymamy. Dobra, rozpisałam sobie ten odcinek i mam bardzo dużo rzeczy, mam nadzieję, ciekawych wam do powiedzenia. Ja w ogóle byłam na maksa na nie nastawiona do hybryd. I to od samego początku, dlatego że ja pamiętam parę razy, jak się gdzieś spotykałam ze znajomymi i oni się, dziewczyny się wymieniały lakierami i ktoś odkręcał, żeby pokazać kolor, mnie ten zapach po prostu doprowadzał do szału. I ja mówię o tym gdzieś, nie wiem, 5 lat temu. Dosłownie doprowadzało mnie to do szału. Mówię, ja umrę. Jak to miałoby być w tym pokoju, w którym ja tutaj siedzę, to ja oszaleję, naprawdę stracę rozum. Później było tak, że się trochę bałam jakichś tam uczuleń i tak dalej. Zaczęło się bardzo głośno, jak ludzie zaczęli kupować te zestawy, zaczęło się bardzo głośno mówić właśnie o uczuleniach, o jakichś problemach z rozmiękaniem płytki, o jakichś takich akcjach tam, no przeróżnej maści. I ja byłam bardzo na nie. Poza tym ja też lubię krótkie paznokcie, ja nie przepadam za tymi wszystkimi zdobieniami, że siedzisz i na przykład godzinę albo 2 godziny spędzasz na robieniu tych jakichś tam wzorków, no wolałabym pójść w tym czasie na siłownię, w sensie naprawdę to jest ta rzecz, na którą wolałabym poświęcić czas i tego czasu też aż tak za dużo nie miałam, więc mówię, dobra, nie. Potem, jak jeszcze się okazało, że tak, żeby się pozbyć tego jednego koloru i nałożyć całkiem inny, to trzeba to tu rozpuszczać, albo piłować, albo szlifować, albo coś tam jeszcze i miałam takie, nie, proszę, w ogóle nie będę zaczynać. Ale później tak miałam tego live'a z Patą, od Pata bloguje, od paznokci, pozdrawiam serdecznie, która zgodziła się, jak właśnie mieliśmy te live'y codziennie z jakimś ekspertem, usiąść i pogadać trochę o paznokciach i ona wtedy na tyle mnie uspokoiła i tyle mi rzeczy powiedziała i taki podpowiedziała mi takie fajne pomysły, które rozwiązały moje wszystkie problemy paznokciowe i od tamtej pory używam regularnie wszystkich tych rzeczy. Film nie jest sponsorowany, ja mam bardzo dużo produktów Semilac w nim, nie dlatego, że oni mi zapłacili, tylko dlatego, że po prostu kupiłam zestaw, bo akurat był zestaw. No nie? I mam. Także jakby ktoś się chciał bulwersować, to od razu mówię, nie ma o co. Jeśli chodzi o to, dlaczego ja się w ogóle zainteresowałam tym wszystkim, to tak jak mówię, miałyśmy tam tą rozmowę, gdzie ona zresztą na tym live się śmiała, że rozmawiałyśmy 4 lata wcześniej, że może jednak w końcu spróbuję. I 4 lata później, tak, podjęłam próbę. Motyw był taki, że ja teraz przy pracy, przy pakowaniu paczek, bardzo często miałam takie coś, że jak miałam tylko trochę dłuższe paznokcie, i to ja nie mówię dłuższe centymetr, tylko dłuższe 2 mm tego białego wystawało, tego wolnego brzegu, to przy pakowaniu, przy wkładaniu do kartonów, przy zawijaniu w papier po prostu mi się urywały na przykład w tym miejscu tuż przy skórce. I jak on mi pękł ten paznokieć, to on później pękał w poprzek i to było po prostu bolesne. Z kolei jak je obcięłam tak całkiem do łysego, także białego tego brzegu wolnego nie było w ogóle, no to wtedy miałam problem, bo bolały mnie palce albo ciężko mi się robiło jakieś inne rzeczy, więc chciałam, żeby one były naprawdę krótkie, ale dosyć twarde. Całe życie miałam mega miękkie paznokcie. Jak malowałam lakierem zwykłym, to on bardzo szybko odpryskiwał, bo paznokcie są miękkie, więc się tam wyginają. No i w końcu przestałam malować, nie wiem ile nie malowałam, za 3 lata albo może i więcej. No i Pata mówi, to spróbuj sobie właśnie te hybrydy, to jest sztywne, to jest takie wytrzymałe, ale też jest giętkie, więc nie odpada i tak dalej, i tak dalej. No i jak ja się dowiedziałam, że właśnie baza, kolor numer 1, druga warstwa, czy trzecia warstwa, kolor numer 2, czy coś tam jeszcze, potem wzorek, potem jeszcze na to top i tak dalej, więc to się nie stanie, to się po prostu nie stanie. I Pata mi powiedziała, że jest coś takiego, co się nazywa tam jakiś lakier 5 w jednym, malujesz jedną warstwę, wsadzasz do lampy, przecierasz wacikiem, koniec. Ja mówię, what? Robimy to. No i bałam się tych uczuleń, nieziemsko się bałam ich, ale zaczęłam robić sobie taki research. Poczytałam trochę, posprawdzałam w różnych miejscach, skąd się to brało, po jakim czasie się to brało, co ten ktoś robił. No i okazało się, że w większości przypadków, oczywiście nie we wszystkich, ale w większości przypadków, to nie uczulenie było takim, że jakby ten, sama ta rzecz była zła i się pojawiło uczulenie, tylko BHP zawiodło i było to na przykład źle zrobione. Albo ktoś ściągał ten lakier ciągle i ciągle i ciągle i ciągle i miał non-stop kontakt przez długi czas z acetonem i to po tym acetonie były jakieś kłopoty. Ja podjęłam jedną próbę
od marca, tak? Od marca. Jedną próbę ściągania tego szajsu acetonem. Myślę, że to był dzień, w którym na całym świecie żaden człowiek nie przeklął nawet raz, ponieważ ja zużyłam pulę wszystkich przekleństw na całą kulę ziemską, jak ściągałam tym acetonem to. Więc naprawdę, no, do maksa grubo to poszło. No ale tak, Patrycja właśnie powiedziała mi, że ja wam teraz nagram zbliżenia, jak to robimy, krok po kroku. Robię sobie w ten sposób, że używam właśnie tej bazy 5 w 1. Robię tak, że jak już mam, nie ściągam tego praktycznie wcale, tylko dokładam kolejne warstwy z każdym kolejnym miesiącem. Robię w ten sposób, że najpierw sobie obcinam obcinaczką taką, nie wiem jak to się nazywa, kliperem czy czym, tam wszystko jedno, tym czymś, co widzicie na ekranie. Obcinam te paznokcie, żeby były na taką długość, jak chcę. Opiłowuję je delikatnie papierowym pilniczkiem, żeby skrócić je, żeby zrobić taki kształt, jak mi tam się w miarę podoba. A następnie też albo tym samym, albo innym papierowym pilnikiem spiłowuję wierzchnią warstwę tego lakieru. Jak jest tak, że to jest któryś z rzędu tydzień, to po prostu opiłowuję mocniej, żeby więcej ściągnąć tego lakieru, ale nigdy nie dojeżdżam do płytki paznokcia, także nie dotykam w ogóle mojej płytki paznokcia. Jak sobie to tam opiłuję, to wtedy nakładam trochę jakiegoś takiego... Kiedyś dawno kupiłam taki produkt z Sally Hansen niebieski do odsuwania skórek. On się świetnie sprawdza, ja nie wycinam swoich skórek, więc on mi wystarcza, to go używam. I takim pusherem, czy tam, nie wiem, radełko, niektórzy mówią na to, ale to chyba nie radełko, to chyba to, co jeszcze ma takie ostre z drugiej strony. No to tym czymś, co przepraszam za moje nieprzygotowanie, widzicie na wideo teraz, przesuwam po prostu te skórki możliwie daleko, ale bardzo delikatnie, żeby mnie nic nie bolało, żebym nie miała żadnego dyskomfortu. To jest mój główny cel, żeby nie było żadnego dyskomfortu. Jak to poodsuwam, to wtedy po prostu przecieram takim tym cleanerem paznokieć, nakładam ultra cienką warstwę tego. To była moja boleść na początku, że nakładałam bardzo grubą warstwę tego lakieru i to wszystko wyglądało. Ja miałam takie kafle, a nie paznokcie, jak mi się wydawało, jakbym sobie nakleiła jakieś tam dziwne rzeczy. Jak są takie butony, takie wiecie, do matura za 100 dni, matura czy coś tam, i ludzie przyczepiali sobie do koszulek albo do plecaków, to ja miałam wrażenie, że moje paznokcie tak wyglądają przez pierwsze kilka tygodni. Ale później moja Patrycja z Łodzi mnie nauczyła, że właśnie trzeba tak poruszać trochę pędzelkiem w tym opakowaniu, ściągnąć praktycznie całość i tylko na sam czubek nabrać odrobinę i wtedy da się super, super cienką warstwę rozłożyć na całym paznokciu. Następnie wkładam to do lampy. Ja to wkładam na 99 sekund, na jakiś tam niski, żeby się nie grzało. I tu też zaraz opowiem o tych ważnych rzeczach, to o tej lampie tu mam w pamięci, to za moment wyjaśnię. I jak już sobie to utwardzę, to wtedy przecieram znowu tym cleanerem, żeby pozbyć się tej warstwy, żeby nic się do tego nie kleiło. I to jest wszystko. Jak możecie zauważyć, to jest cały czas taki sam dziwny kolor, w sensie jakiś taki mleczno-różowo-brzoskwiniowo coś. On wygląda trochę jak ombre, nie dlatego, że ja się jakoś wielce o to staram, tylko dlatego, że po prostu tu przy macierzy jest bardzo mało koloru, bo jest cienka warstwa, a tutaj z przodu ja obcinam co trochę po prostu te już kolejne warstwy z poprzednich tygodni. No i tu jest mniej, tu jest więcej, tu jest przypiłowane i się wydaje bardziej lub mniej mleczne. Każdy z tych paznokci ma wrażenie, że wygląda inaczej, ale wszystkim się podoba. Jak na razie każdy mi zwrócił uwagę na to, że mam ładny manikir, czy co tam. Nieraz mi się uda ładnie, nieraz mi się uda brzydko. Czasem gdzieś utrącę, albo nie wiem, naleję za blisko skórki i wtedy muszę wycierać, czy coś. No to różnie to bywa, nie jestem absolutnie ekspertem. Żeby ktoś nie pomyślał, nie? Ja wam po prostu mówię, jak to u mnie wygląda. Absolutnie to nie jest jakiekolwiek, nie wiem, pouczenie albo porada, nie? Zero. Ja mam wrażenie, że nawet nie raczkuję. Ja pełgam, nie? Przy całej tej akcji paznokciowej. Jednakowoż ten patent, bo właśnie Pata mi tak poradziła, żeby spiłować możliwie tam dużo, nałożyć super cienką warstwę, utwardzić i tak co tydzień, co dwa tygodnie, jak mi odrastają, mogę robić między tygodniami, bo nie kładę tej warstwy co tydzień, nie mam chyba potrzeby takiej, mam wrażenie, to po prostu obcinam znowu tym kliperem tam, czy tymi cążkami i opiłowuję trochę, jak odrosną, także zawsze mam krótkie paznokcie, nigdy mi nie przeszkadzają. Ja muszę mniej więcej tak co 4-5 dni, no czasami krócej, zależy jak dobrze jem i jak mi dobrze rosną paznokcie, przycinać, żeby mi nie przeszkadzały, ale od kiedy mam właśnie tą warstwę hybrydy, to jest taki motyw, że ani razu nie miałam połamanego paznokcia, ani razu mi się tu nic nie naderwało, nic mnie nie bolało i pierwszy raz w życiu, w marcu, tak mi się wydaje, że pierwszy raz w życiu otworzyłam puszkę, taką puszkę z napojem, paznokciem i mi się nie urwał. I to był szoker, nie? Bo ja naprawdę miałam zawsze takie super miękkie. Zresztą jak zobaczycie sobie jakieś moje stare filmy paznokciowe, to widać, że tam normalny paznokcie człowieka jest tak, a mój jest bardziej tak.
Aha, i jeszcze żeby one dobrze wyglądały pomiędzy, tak jak je przycinam co jakiś czas, to po prostu smaruję na noc ręce kremem i czasami sobie tak odsuwam po prostu palcem, nawet nie tym pusherem, tylko palcem, żeby wyglądały w miarę ładnie te paznokcie. Wydaje mi się, że to jest okej, całkiem. Poza tym jest jeszcze taki motyw, że ja jak mam bardzo dużo stresu, to mam, jak ktoś mnie dobrze zna, to od razu rozpoznaje, że jestem zdenerwowana, bo robię w ten sposób, że w ogóle o tym nie myślę, po prostu automatycznie zaczynam przesuwać palcami po paznokciach takim pseudomanikirze, więc moje skórki są zawsze jakoś tak w miarę odsunięte. Tak jak mówię, nic tam nie wycinam, chyba że jakoś zaciągnę albo zadrę, to wtedy używam takich cążków do skórek, ale cążków czy cążek? Nie wiem, jaka jest poprawna forma, przepraszam, w każdym razie tego urządzenia i obcinam, ale tak ogólnie nigdy nie miałam jakiegoś problemu z wrastającymi skórkami, ani żeby one tam jakoś, nie wiem, były nadmiernie ogromne, więc po prostu żyją sobie własnym życiem. Może będzie trzeba to kiedyś zmienić, to kogoś się dopytam i wtedy dam wam znać za następne 7-8 miesięcy. Jeszcze jedna rzecz a propos tego ściągania, to u mnie nie ma potrzeby ściągać, bo po prostu jak tak opiłowuję i dodaję następne, to one są w miarę cały czas o tej samej grubości, przez tyle tygodni nie mam żadnego problemu, żadnej potrzeby. Jeśli chodzi o ten aceton, to tak jak mówię, podjęłam tą jedną próbę, ale szlak mnie trafił i to chyba nie jest dla mnie. Miałam też przez te wszystkie miesiące dwa razy taką sytuację, że mi odpadły i wiem dlaczego. Tego pierwszego razu to nie nasmarowałam tym cleanerem i po prostu położyłam na nieprzygotowaną płytkę i wtedy po prostu odpadła mi ta całość. Podlinkuję wam, wiecie co, post Patrycji, dlaczego hybryda się nie trzyma, czy coś. Ona tam super dobrze wyjaśniła, ja sobie to doczytałam i mówię, okej, no to już wyjaśnia mi sytuację. A drugim razem miałam taką akcję, że do dzisiaj nie wiem, czy to jest możliwe, że to była ta przyczyna, ale żadnej innej nie znalazłam. Miałam kiedyś taką akcję, że byłam na maksa odwodniona, także miałam centralnie zmarszczki wokół oczu, głowa mnie bolała, bo tak się złożyło, że byłam cały czas poza domem i nie było dosłownie 5 minut na herbatę. I tak podeszłam do biurka, tak się na wyprostowanych rękach i tak się oparłam na chwilę i centralnie jak przycisnęłam palce do powierzchni, to było takie i wszystkie 10 na raz mi odpadły. I to była jedyna taka sytuacja. Nie mam pojęcia do dziś, czy to jest możliwe, że od tego odwodnienia, czy skąd, raczej nie sądzę, ale to mi się przytrafiło i spojrzałam na nie, miałam takie trochę schiza, nie? Trochę schiza. Ale od tamtej pory znowu nakładałam cienkie warstwy co tydzień i to było chyba, nie wiem, w maju może i do dzisiaj cały czas są te same, także jakoś dajemy radę. Nie kupiłam żadnej frezarki, dlatego że ja mam astmę i jak ja sobie wyobrażę, że miałabym siedzieć i piłować i ten pył miałby cały wszędzie latać, to bym oszalała, naprawdę. To już, wiecie, następny odcinek to by był w takim kaftanie, nie bym nagrywała, bo już inaczej by się nie dało. Zapisałam sobie też te rzeczy ważne, na które zwracam uwagę, które wydaje mi się, że czasem się pomija, jak ktoś właśnie sobie kupi zestaw i robi to w domu, albo może nikt mu nie powiedział, albo sobie nie doczytał, to może zwrócę też uwagę waszą na to. Też mi parę osób o tym pisało, jak gdzieś pokazywałam tam lakiery, czy co na Instagramie. Naświetlanie w lampie, to ja mam taką lampę, która była w zestawie, po prostu była tania, która jest otwarta po dwóch stronach. Są takie, co jest całe zamknięte i się wkłada palce, a są takie właśnie jak ta moja, że jest taka jak no nie wiem, jak wiadukt, jak most, taki wiecie, mieszkanie dla trolla, wiadomo o co chodzi. I jest taki motyw, że część tego światła niby tam ucieka z drugiej strony. Ja mam te lakiery, na których jest napisane, że 30 sekund mają być w lampie. Ja to trzymam te 99 na tym niskim, na tej niskiej temperaturze, czy tam co, low heat to się nazywa po prostu. I zawsze pilnuję, żeby to było tak, że nie trzymam za krótko, bo się właśnie obawiam, że jak się nie utwardzi do końca tego lakieru, to może być wtedy jakiś problem, bo też widziałam, bardzo dużo czytałam na ten temat i widziałam, że często laski na przykład pomalowały wszystkie paznokcie naraz, włożyły do lampy na 30 sekund, potem tylko przytarły i się okazywało, że jakieś bąble tam się robiły, jakieś powietrze wychodziło, albo że właśnie nie było do końca dosuszone i wtedy były kłopoty, więc ja pilnuję, żeby na 100% było porządnie utwardzone w tej lampie i żeby najlepiej włożyć po prostu, albo może inaczej, nie wiem czy najlepiej, bo sam się nie znam na tym, ale ja wychodzę z założenia, że lepiej włożyć dwa razy na 99 niż raz na 30 i potem mieć wątpliwości przez następny tydzień, czy wszystko jest spoko. Także pilnuję po prostu tego czasu. Dalej jeszcze zwracam na maksa uwagę na omijanie skóry, bo to nie są produkty przeznaczone do skóry. I więc jak się wyleje gdzieś, to nie robię tak, że na przykład sobie tam palcem zetrę, albo że utwardzę w lampie, jak już jest twarde, to ściągam. Tylko robię tak, że mam tą drugą część tego metalowego tam pushera i to mam zanurzam na przykład w acetonie czy coś i ściągam całe, żeby nigdzie mi tam nie dotykało do skóry. I dopiero wtedy, jak już mam wyczyszczone, to wkładam palec do tej lampy. Bo mam takie poczucie, że to naprawdę może pójść na mega krzywdę,
jak się tego typu tak bardzo chemiczny produkt, już używam chemiczny, bo cały internet tak mówi, ale nie lubię tego, który nie jest przeznaczony do kontaktu ze skórą, jak się go zostawi na skórze, jeszcze tam utwardzi, to myślę, że tutaj mogą iść krzywdy jakieś tak na dłuższą metę, więc bardzo pilnuję, żeby to nie miało miejsca. Czasem mi się zdarzyło ze 3-4 razy, że mi się gdzieś tam wylało około skórki, ale to tak jak mówię, robię co w mojej mocy, żeby usunąć i żeby tego nie było. Też jeszcze myślę bardzo mocno, za każdym razem jak używam, o tym piłowaniu, żeby nie piłować za bardzo, bo też się naoglądałam tych zdjęć, jak ktoś sobie piłował i na przykład oglądał film albo coś i zapomniał i piłował tak długo, że nie poczuł i spiłował sobie swój paznokieć i były takie normalnie ślady. Ja to zrobiłam raz na jednym paznokciu, całkiem na początku w marcu, to ten ślad widziałam po prostu, jak paznokieć przerastał później, to widziałam, jak on się przesuwał i to była moja taka zgroza, wypilnuj się następnym razem. I też staram się, żeby piłować w jedną stronę, nie tak w tej z powrotem ostro, tylko żeby w miarę to delikatnie robić i żeby właśnie tego swojego paznokcia tam nie naruszyć. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale nie wiem co, stąd na końcu było takie... Jeśli mi się tak przytrafi, że coś brzydko nałożyłam, albo źle nałożyłam, albo na przykład uderzyłam gdzieś palcem, jak już było wszystko zastygnięte i mi lekko odchodzi, to robię wszystko, co w mojej mocy, żeby nie skubać. Ja wiem, że to kusi, tak jak kusiły lakiery do paznokci, że trochę tam odstaje, więc człowiek tak kusiący zacznie tak skubać i odrywa, więc ja tego nie robię. Jeżeli mi się tak przytrafi, nie wiem, czy tu mam gdzieś chyba jakiś jeden taki może paznokieć? I tak nie będziecie wiedzieć. Jeśli mi się tak przytrafi, że gdzieś właśnie uderzyłam, albo nie wiem, nożykiem takim do tapet coś otwierałam i sobie przejechałam po kawałku paznokcia i mi się trochę urwało, to wtedy nie skubię i nie próbuję ściągnąć całego tego paznokcia, w sensie całego tego lakieru z paznokcia, tylko biorę takie szczypce, mam specjalne, kupiłam sobie do obcinania skórek i one są dedykowane do tego celu. Po prostu obcinam naokoło to, co jest luźne i później opiłowuję w domu na spokojnie, kładę kolejną cienką warstwę. Nie robię tak, żeby to oderwać i wtedy zaczynać od zera. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Na razie mi się sprawdza. Poza tym, tak jak mówię, one super szybko rosną, więc 2, 3, 4 tygodnie i tego brzydkiego kawałka już nie ma. Poza tym nikt tego nie zauważa. Również ja nie zauważam tego po 2 dniach już nawet. A jeszcze z tym acetonem, to staram się go nie używać, jeżeli to nie jest absolutnie konieczne. Bo mam takie wrażenie, że właśnie trzymanie tych palców 20-30 minut co tydzień w tym acetonie, to jakoś nie wiem. Nie brzmi nic w tym mi dobrze. Mam tą jedną butelkę, trzymam go jak tak jak mówiłam, jak potrzebuję gdzieś tam zanurzyć, żeby usunąć, jak mi się coś rozleje, ale tak ogólnie to nie przepadam i nie wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie, zwłaszcza jak ktoś ma wrażliwą skórę, tak jak ja, więc tego nie robię. I tak to aktualnie wygląda. Strasznie długi był to film, ja wiem, ale nie chciałam tego dzielić jeszcze na 5 oddzielnych odcinków, tylko po prostu już chciałam przyjść i powiedzieć, jak to u mnie wygląda. Mam 2 kolory tylko, których używam zamiennie. Jak ktoś mnie zna, to wie, że ja całe życie malowałam jedną rękę jednym kolorem, drugą drugim. Tylko jak musiałam, nie wiem, do telewizji czy coś i marudzili, że muszę być super poważna, to wtedy malowałam jednym. Kupiłam sobie 2 kolory, które są praktycznie takie same. Może jakbym swatcha zrobiła, to jest jakaś różnica, ale tak ogólnie to one są dokładnie takie same na jednym i na drugim palcu. Więc po prostu wyciągam jakiś jeden, maluję, jak się zużyję, to biorę następny. Mam te 2, kupiłam jeszcze jakiś jeden kolor, taki jaśniejszy, taki bardziej kremowy, to mam na stopach go, bo nie wiem, wydawało mi się, że będzie ładnie to wyglądało i nawet w sumie tak jest. I to tyle. Jak mi się skończą, to po prostu kupię następne. Patrycja mówiła mi, że nie można tak zrobić z normalnym kolorem. W sensie, że tak spiłować tylko trochę, tylko że kolor normalny to trzeba wszystko ściągać i czy tam, nie wiem, jak odrośnie trochę, to trzeba wtedy położyć bazę na ten odrośnięty kawałek i wtedy kolor i wtedy ten top i tak dalej. To było dla mnie za bardzo skomplikowane, za dużo rzeczy i za dużo czasu. A z tym tak można robić, że tylko kładę tą cienką warstwę, przecieram tym właśnie płynem. O tym też bardzo pamiętam, żeby mocno nasączać wacik, żeby nie było tak, że przetrę tylko trochę i wtedy coś zostanie jakieś takim niedokończone. No, to tak właściwie to tyle. Mam nadzieję, że to było w jakiś sposób dla Was przydatne i pomocne. Życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia. Jak macie jakieś pomocne rady, bo wiem, że jest mnóstwo osób, które tam są technikami i tak dalej, wiedzą, co robią z tymi paznokciami, to napiszcie w komentarzu. Myślę, że to fajnie, jakby była jakaś taka bardziej informacyjna niż ode mnie cała ta akcja. Jeżeli robię jakieś takie poważne błędy, których powinno się unikać, to też napiszcie mi proszę, tylko bardzo bym doceniła, gdyby to było zrobione z kulturą, bo rzadko się zdarza to w internecie, a ja bardzo cenię to moich widzów, że jesteśmy w stanie prowadzić dorosłe rozmowy. Także jeżeli coś takiego jest, to napiszcie mi proszę w komentarzu. Teraz to ja już się zawinę. Mam nadzieję, tak jak mówię, 10 raz, że to był jakiś przydatny odcinek, a co najmniej, że wyjaśnił wszystkie Wasze wątpliwości, co wysyłaliście do mnie w pytaniach na Instagramie najczęściej. Teraz już się zawijam. Życzę wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!
Ja i mój chlebak. Powinnam tak nazwać ten odcinek. Ja i mój chlebak.